Czy wszyscy już są na pakiecie? Koleżanka z flagą jeszcze przybierze. Zainteresowanie Gortat Camp przeszło wasze oczekiwania, bo najpierw miało być w hali Nowochowskiego, skończyło się tutaj na okresie w nowej hali. Tak, no, Urząd Miasta Łodzi się włączył w współorganizację imprezy, no i zdecydowaliśmy wspólnie, że dla promocji Łodzi lepiej będzie, jeżeli ta impreza odbędzie się w nowej hali, nie w hali na Mochowskiego, która jest oczywiście fajna, ale jest kameralna i mogłaby nie pomieścić wszystkich uczestników, nie ma tak dużego parkietu, nie byłoby takiego łatwego dostępu dla mediów, więc fajnie, że jesteśmy tutaj. Ile dzieci w ogóle się zgłosiło? Zgłosiło się bardzo dużo dzieci, natomiast uczestniczy naraz 120 dzieciaków w tej chwili tutaj w tym kempie, no i w każdym mieście będzie to podobnie, czyli mamy 800 dzieci przez 7 dni. Właśnie w jakich miastach? No dzisiaj w Łódź, ale... Łódź, jutro Poznań, następnie Wrocław, Katowice, Warszawa, Bydgoszcz i Gdańsk. Zainteresowanie jest ogromne, bo mamy bardzo dużo zgłoszeń. Niestety musieliśmy, ograniczona pojemność sali, no nie pozwala nam na to, żebyśmy gościli tutaj wszystkie dzieci, no ale co zrobić, no. Ktoś zawsze, nie każdy może, że tak powiem, dostąpić zaszczytu tego, żeby trenować razem z Marcinem Gortatem, no i może uda nam się w przyszłym roku tak powiększyć imprezę, żeby się wszyscy chętnie zmieścili, no ale też będzie zależało od sytuacji Marcina. Uważasz, że takie akcje promują Eurobasket, nie wiadomo, niedługo Mistrzostwa Europy w koszykówce w Łodzi, no między innymi w tej hali? Na pewno i promują Eurobasket i promują miasto Łódź, także to jest, uważam, taka synergia i efekt taki dodany, na którym korzysta i miasto Łódź, i Polski Związek Koszykówki, i cała polska koszykówka. Im więcej takich akcji, tym lepiej dla dobra naszego sportu. No. I to jest, myślę, oczywiste chyba dla wszystkich, którzy tutaj się pojawili, widząc przynajmniej zainteresowanie mediów. No, o tej koszykówce nie mówi się najwięcej w tej chwili, jeżeli się mówi, to właśnie w kontekście Marcina Gortata i trzeba to wykorzystywać do bólu po to, żeby ludziom koszykówka kojarzyła się jak najbardziej pozytywnie i żeby widzieli w tym sporcie naprawdę wspaniałą dyscyplinę i wspaniały, można powiedzieć, sposób na życie.